25 listopada w hotelu Rondo w Kutnie odbył się lunch biznesowy z ubezpieczeniami w tle. Organizatorami spotkania byli Agencja Rozwoju Regionalnego i Bank PKO BP. Co będzie tematem dzisiejszego spotkania w hotelu Rondo? W dniu dzisiejszym chcemy Państwu przybliżyć ubezpieczenia, a więc meandry ubezpieczeń. Jakie korzyści płyną z takich spotkań? Czego dowiedzą się przedsiębiorcy? Przede wszystkim, czy płacimy za to, na czym nam zależy? Czy ubezpieczamy te ryzyka, które dla nas są istotne? Każdy z nas ma inne potrzeby. Jaki odzew przedsiębiorcy dają Państwu po takich spotkaniach? Bardzo są zadowoleni, że mówimy o szczegółach, o tych elementach, które rzadko kto czyta, bo są zapisane w regulaminach. Jak często organizują Państwo właśnie takie spotkania? Staramy się najczęściej jak możemy, ale również nie chcemy Państwa zanudzać. Jakie korzyści płyną ze spotkań biznesowych? No jak zawsze korzyści wynikają jakby z pewnej tematyki. Sama formuła spotkań biznesowych czy takiego lunchu biznesowego to przede wszystkim networking, tak? Czyli spotykamy się po to, żeby poznać firmy, żeby firmy miały szanse i możliwości poznać się między sobą, ale zawsze jest jakiś temat przewodni. Dzisiaj są to ubezpieczenia, więc poza tą taką częścią integracyjną, poznania się pomiędzy firmami, jest także jakiś także kontent merytoryczny. Jak często Agencja Rozwoju Regionalnego bierze udział w takich spotkaniach? My zarówno organizujemy takie spotkania, jak i także chętnie uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez inne instytucje. Staramy się je robić raz na 2-3 miesiące, tak żeby nie zanudzić uczestników. Natomiast w tym okresie pandemicznym robimy wtedy, kiedy możemy i kiedy jest taka chęć, wola i potrzeba. Czego oczekuje Pani od lunchu w hotelu Rondo? Po pierwsze, bardzo miło mi jest się spotkać z ludźmi, z którymi już dawno się nie widziałam, więc jest to dla mnie bardzo duży plus. Poza tym fajnie dowiedzieć się coś nowego, co tutaj bank ma nam do zaproponowania. Fajnie będę wiedziała, co dalej robić. No i poza tym cieszę się, że tu jestem po prostu. Jakie korzyści płyną z takich spotkań biznesowych? Przede wszystkim to, że mamy ze sobą kontakt, że możemy się wymienić doświadczeniami, wymienić się spostrzeżeniami, tym bardziej, że jest teraz taki wyjątkowy czas, więc myślę, że ten kontakt międzyludzki jest bardzo cenny, bardzo ważny i bardzo podnosi na duchu. Jak często uczestniczy Pani w takich spotkaniach? Zawsze, kiedy tylko mogę.